Przedstawia się Państwu zespół szkół technicznych imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu, w którym od przeszło 50 lat uczą się przyszli elektrycy i chemicy. Dołączyli do nich elektronicy, informatycy, a później technicy ochrony środowiska i mechatronicy. Od 2002 roku w zespole funkcjonuje także liceum profilowane i liceum ogólnokształcące. Obecnie w 27 oddziałach uczy się około 700 uczniów. Od września 2008 roku uczniowie szkoły uczestniczą w realizacji projektu pod tytułem Wykształcenie absolwenta, dobrze przygotowanego do egzaminów zewnętrznych i pracy zawodowej. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów klas technikum. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe lekcje matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego i umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwala na zorganizowanie wycieczek do zakładów pracy. Dzięki nim młodzież poznaje nowoczesną technologię z bliska. Wykłady prowadzone przez naukowców wyższych uczelni m.in. Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przybliżają trudne zagadnienia z dziedziny chemii, informatyki i elektroniki. W roku szkolnym 2009-2010 szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu unijnego pod tytułem Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu. Naszą krótką filmową wycieczkę rozpoczynamy od wizyty na wydziale elektrycznym, gdzie w 5 wyspecjalizowanych pracowniach wiedzę praktyczną zdobywają uczniowie technikum elektrycznego, elektronicznego i mechatronicznego. Znaczną część wyposażenia pracowni stanowią prace dyplomowe naszych absolwentów. W tej chwili znajdujemy się w pracowni elektronicznej, której wyposażenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu FARE 2002. W roku szkolnym 2009-2010 zakupiono sprzęt do pracowni mechatronicznej. Część wyposażenia została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w szkole. Nowoczesne stanowiska pozwalają na prowadzenie badań urządzeń mechatronicznych. Przenosimy się teraz na Wydział Chemiczny, gdzie pod czujną kontrolą nauczycieli przyszli technicy chemicy i technicy ochrony środowiska przeprowadzają doświadczenia i pomiary. Dzięki środkom unijnym pracownie chemiczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy. Do pracowni analizy instrumentalnej zakupiono m.in. spektrofotometr i nowoczesne wagi. W pracowni uczniowie Technikum Ochrony Środowiska przeprowadzają ciekawe ćwiczenia, m.in. pomiary zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Oprócz zajęć ujętych w planie nauczania, w szkole odbywają się zajęcia w ramach kół zainteresowań, to jest koła chemicznego, ekologicznego, elektronicznego, informatycznego oraz zajęć z języków obcych. Korytarzami, na których w czasie przerw panuje zawsze duży ruch, powędrujemy teraz do pracowni komputerowych. Zajęcia z przedmiotów informatycznych oraz technologii informacyjnej, którą są objęte wszystkie klasy, odbywają się w 15-osobowych grupach. Każdy uczeń ma możliwość pracy przy samodzielnym stanowisku. Jedna z sal wyposażona jest w 16 komputerów Macintosh. W trakcie zajęć młodzież poznaje m.in. takie programy jak Photoshop, GarageBand, Illustrator, InDesign i iTunes. Komputeryzacja wkroczyła także do szkolnej biblioteki. Księgozbiór i czytelnicy są zarejestrowani w programie MOL Optivum. Wszystkie komputery w naszej szkole są podłączone do internetu, również te, które wspomagają pracę sekretariatu, gdzie zawsze liczyć można na fachową obsługę, życzliwość i uśmiech.
Miejscem spotkań całej społeczności uczniowskiej jest największa w naszym mieście aula szkolna. Na jej scenie uczniowie o zainteresowaniach artystycznych mogą sprawdzić się przed publicznością szkolną w czasie organizowanych imprez i konkursów. Równowagę między rozwojem umysłu a ciała zapewnia dobra baza sportowa. Nasi uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, boisk do gier zespołowych, basenu wioślarskiego zwanego galerami oraz siłowni. Zmęczeni, zgłodniali i spragnieni towarzystwa zawsze znajdują miejsce w klubie szkolnym, a ci, którzy w wolne chwile wolą spędzać z komputerem, korzystać mogą z kawiarenek internetowych. Zajrzyjmy na chwilę do pracowni językowej. W naszej szkole młodzież uczy się języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Do pracowni biologicznej wyposażonej w wideomikroskop i pracowni fizyki, gdzie właśnie w tej chwili odbywają się doświadczenia z elektrostatyki. Kolejnym korytarzem powędrujemy teraz prosto do nieba, czyli do szkolnego planetarium i obserwatorium astronomicznego, które pełni również rolę międzyszkolnej pracowni astronomicznej i jest miejscem spotkań koła astronomicznego. Pod kopułą planetarium znajduje się aparatura projekcyjna wyświetlająca sztuczne niebo. Obserwatorium wyposażone jest w teleskop Meniscus, dzięki któremu w znacznym powiększeniu od 50 do 400 razy możemy obserwować niebo prawdziwe. Od 1985 roku w naszym planetarium odbywają się ogólnopolskie młodzieżowe seminaria astronomiczne OMSA. Uczniowie klas trzecich technikum odbywają praktyki zawodowe w zakładach Grudziądza i okolic, m.in. w miejskich wodociągach i oczyszczalni, Enerdze i w OPEC-u, WZU, Hydrowakum i Kwidzyńskim Dżabilu. Uczennice Technikum Ochrony Środowiska wykonują pomiary wody, ścieków, osadów ściekowych w pracowniach laboratoryjnych miejskich wodociągów i oczyszczalni. Podczas praktyk w grudziąckim OPEC-u uczennice m.in. badają skład paliw, określają ich wartość opałową. W zakładzie energetycznym Energa, rejon Grudziądz, uczniowie klasy technikum elektrycznego odbywają praktykę na różnych stanowiskach, m.in. w pomieszczeniu dyspozycji ruchu, zapoznają się z zasadami sterowania siecią i obserwują stan tablicy synoptycznej sieci 15 kV. W trakcie praktyk uczniowie mają okazję zapoznać się z różnorodnymi technologiami i urządzeniami, a zdobyte doświadczenia wykorzystują w przyszłej pracy zawodowej. Kończymy już naszą krótką wycieczkę, a wszystkich, którzy mają ochotę na dalszą wędrówkę, zapraszamy na naszą stronę internetową. Film został dofinansowany ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.